Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, żadną odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Witam wszystkich na uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2011-2012. Chciałabym skierować kilka słów od ministra kultury skierowanych do Was, do rodziców i do nauczycieli szkół artystycznych. Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkół artystycznych. Kształtowanie człowieka to proces złożony, syntetyczny, wielowymiarowy. Sztuka odgrywa w procesie tym ogromną rolę, ponieważ obszar jej oddziaływania nie ogranicza się wyłącznie do wrażliwości estetycznej, ale obejmuje wszystkie dziedziny ludzkiego życia, wpływając na podstawę moralną, życie umysłowe i uczucia. Tak pisała w swojej książce zatytułowanej Estetyka i wychowanie pani Irena Wojnar, pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od tamtej pory, a były to lata 70. ubiegłego stulecia, słowa te nie straciły na aktualności. Dzisiaj szczególnie mocno podkreślamy znaczenie edukacji artystycznej, starając się rozwijać ją pod każdym względem. Cieszymy się, że dzięki niej młodzi ludzie uczą się kochać i rozumieć sztukę, że stają się kreatywni. Jeśli ktoś chce, aby jego życie było bogatsze, ciekawsze, pełniejsze, w szkole artystycznej na pewno znajdzie możliwość samorealizacji. Szkolnictwo artystyczne stanowi rzetelną podstawę polskiej kultury. Tu kształcą się przyszli artyści i miłośnicy sztuki, a ich dialog z publicznością, występy, prezentacje czy przedstawienia sprawiają, że szkoły artystyczne to także ważne ośrodki kultury, miejsca oddziałujące na lokalną społeczność. Drodzy uczniowie, szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że mogę uroczyście otworzyć nowy rok szkolny w szkołach artystycznych. Życzę wszystkim wytrwałości w jej tworzeniu poprzez rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie talentów. Życzę także wielu sukcesów artystycznych, ale przede wszystkim radości i spełnienia w codziennym realizowaniu planów i zamierzeń. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo serdecznie witam pracowników społecznej i publicznej ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Słubicach. Pani Beata Pasta, zapraszam. Nauczyciel nauczania zintegrowanego. Pani Agnieszka Musiałowska, nauczyciel języka niemieckiego. Pani Barbara Weiser-Lada, nauczyciel fortepianu. Pani Swietłana Doniec-Łusenko, również nauczyciel fortepianu. Pan Artur Wanian, nauczyciel klasy gitary. Witam, jeszcze brakuje nam dzisiaj dwóch nauczycieli, pani Jolanty Korgi, to nauczyciel języka angielskiego i pani Barbary Zduńczyk, nauczyciel religii. Ale również chciałabym bardzo serdecznie przywitać pracowników szkoły niepublicznej, pani Teresa Rabenda, pani Bartka, w szkole i jeżeli będziecie mieli jakiś problem, zawsze możecie
przyjść do pani i powiedzieć. Pani Marzena Lenz też codziennie jest w szkole, na korytarzu. Zawsze jak będziecie wychodzić do toalety, czy będziecie na przerwie, też możecie tej pani zadać jakieś pytanie albo się zapytać o coś, czy jeżeli będziecie mieli jakiś problem. Dziękuję.